Mężczyzna zginął na miejscu. Z auta została miazga. Tragedia w Kotach w województwie śląskim. Na drodze krajowej nr 11 zdarzyły się dwa samochody. 48-latek zginął na miejscu. Policjanci apelują o rozwagę na jezdni. Wypadek wydarzył się między Tworogiem a Pustą Kuźnicą. Z informacji Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach wynika, że przed godziną 7:554 w kilometrze DK11 na północ od Tworoga doszło do zderzenia czołowego samochodu ciężarowego z osobowym. Wypadek w Kotach. 48-latek nie żyje. Jak przekazała policja, ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca samochodu osobowego z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas jezdni, gdzie zderzył się czołowo z jadącym w kierunku Tworoga samochodem ciężarowym z naczepą. Niestety, w wyniku zdarzenia kierujący osobówką 48-letni mieszkaniec powiatu lublinieckiego poniósł śmierć na miejscu, poinformowała Policja Śląska na Facebooku. W miejscu zdarzenia trwają czynności pod nadzorem prokuratora, a droga jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia potrwają jeszcze kilka godzin. Wyznaczony został objazd przez Krupski Młyn, przekazali po godzinie 8 funkcjonariusze. Wystosowali też apel do kierowców o zachowanie ostrożności i zdjęcie nogi z gazu podczas poruszania się na drogach. Zmienne, trudne warunki znacznie utrudniają jazdę. Zróbmy wszystko, by nasza podróż nie skończyła się tragicznie. Zdjęcia z wypadku publikujemy ku przestrodze, poinformowali policjanci.